Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty i dzisiaj gra ze mną Cezar oraz Bartek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest pierwszy odcinek z nowego, odświeżonego Blockade'a po Global Update'cie. Część z was pisała mi już wczoraj o tym, że hej, Hogaty, update był ten, Global Update, ten największy update'ik w Blockade'cie. Czy nagrałbyś z niego odcinek? No to pomyślałem, czemu nie? Tutaj chłopaki też grają i też oczywiście nagrywają. Także na samym starcie przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i oczywiście wpaść na kanały chłopaków, które w opisach, czy w opisie pod filmem tak naprawdę będą wklejone. Zawarte. Tak, zawarte. No i tak, mamy Global Update. Pierwszą rzecz, którą musicie sobie zrobić po wejściu do gry, może wam to później pokażę, może zobaczycie to u Cezara na odcinku, aczkolwiek pierwszą, najważniejszą rzeczą jest zrobienie swojego wizerunku, wybranie swojego alter ego, czyli naszej postaci. Jak wcześniej mieliśmy skiny do wyboru, tak teraz możemy tutaj dużo, dużo bardziej pobawić się w edycję naszej postaci. Oczywiście wygląda to tak naprawdę tak samo, albo mega podobnie jak ta wersja, którą wam pokazywałem już parę miesięcy temu bodajże, bo miałem dostęp do tej wcześniejszej bety, można powiedzieć, wersji właśnie tej Steamowej. Teraz oczywiście jest to już dostępne normalnie na Steamie, także gra oczywiście dostępna za darmo, jakby ktoś się zastanawiał, na Steamku. Ale wyrwali, Boże, 100 ammo w tym krajtaku, to jest masakra. Okej, okay, tutaj kolejny wyrwał. Krajtaka nie czuję. Pyk, dobra, dostałem. No i teraz tak, pierwszą rzeczą właśnie ustalcie sobie swoją postać. Od tego, jak ją ubierzecie tak naprawdę, mocno zależy, jak będzie wam się nią grało. Ponieważ im bardziej ją uzbroicie, bo tam możecie pancerze, hełmy dodawać, różne tego typu duperele. Im bardziej ją napchacie pancerzami, im bardziej będzie wytrzymalsza. Jak widzicie, ja mam w tym momencie 100 zdrowia oraz 72 armora, tym będzie postać na przykład wolniejsza. Im więcej dodacie w ochrony przed wybuchami bądź gazami, tym mniej będziecie mieli innej ochrony. Także tutaj bardzo dużo zależy od ubrania przede wszystkim. Drugą rzeczą, jeżeli graliście wcześniej w Blockade'a, ustawcie sobie bronie, którymi graliście, bo no, zapewne większość z was kupiła przynajmniej jedną czy dwie bronie w tej grze. No i te bronie będziecie mieli dostępne. Poziomy przechodzą, klany przechodzą, ale tylko założyciele w nich są tak jakby. Także członków trzeba będzie od nowa do tych klanów dobierać. Także jeżeli o to chodzi, musicie... U kogo tam to tak było? Cezar, ty kamperze! Akurat się leczyłem. Cezar, to chyba ten telefon sprawdzał z SMS-em jakimś. No, także ustawcie sobie bronię, ustawcie sobie tak jak ja krajtaka na przykład ustawiałem przed chwilą. Miałem kupionego krajtaka, więc musiałem sam do niego dodać celownik holograficzny, bo to już jest jako dodatek. Dodatki w tej grze po prostu się już kupuje, czy ogólnie zdobywa, a później kupuje, także... To jest bardzo, bardzo ważna informacja, żebyście nie polecieli na bitwę bez odpowiedniego ekwipunku, nie? No bo po co po prostu bez dobrego ekwipunku polecieć? Kolejna informacja jest taka, że no gra przechodzi w trochę inny model pay to win. Bo można powiedzieć, że wcześniej pay to win w Blockade'zie wyglądał tak, że żeby mieć silniejszą, powiedzmy, broń, to trzeba było ją po prostu kupić, tak? Tak. Wbić jakiś tam poziom, a później kupowało się broń. Czyli kupowaliśmy, tak, M700, Krajtaka, MG42. W tym momencie to chyba każdą broń można odblokować po prostu grając w grę. Aczkolwiek tu przychodzi różnica, bo w każdej broni, tak jak już właśnie pokazywałem te parę miesięcy temu w wersji beta, to też możecie obczaić, lub tak jak powiedziałem u Cezara, albo w przyszłości jeszcze wam gdzieś tutaj pokażę na odcinkach, bo naprawdę jest tych zmian dosyć sporo. Macie 5 razy, możecie ulepszyć broń w 3 aspektach. To jest tylko za walutę właśnie premium. Możecie ulepszyć pojemność jednego magazynka 5-krotnie. Możecie ulepszyć pojemność ogólnie amunicji, którą nosicie ze sobą na pole bitwy. I możecie ulepszyć obrażenia. Wszystko, tak jak powiedziałem, 5-krotnie można ulepszać. Także jedną, drugą, trzecią opcję po 5 razy można ulepszyć. Czyli ja gram w tym
tym momencie po jednym ulepszeniu wrzuciłem sobie na Krajtaka, jeżeli chodzi o obrażenia, jeżeli chodzi o amunicję oraz amunicję właśnie w magazynku. Także jeżeli o to chodzi, no nie jest to najmocniejsza wersja tego, a bardziej taka no podstawowa, można powiedzieć. Także no inny model pay to win, czy bardziej opłacalny, czy mniej, no to już zobaczymy grając tę grę. Ale nie tylko w sumie Hogaty przez kupinę, tylko możesz na przykład wykonać u mnie zadania dzienne, które są w blokadzie to u mnie dostępne. Ale właśnie, no to jest tam kolejna rzecz, do której chciałem dojść. Są dostępne właśnie zadania dzienne w tym momencie. Myślę, że zagramy chwilę i później po prostu wam jeszcze to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Ale chodzi o to, że mamy po prostu kilka misji, które możemy wykonywać. Tylko jeszcze nie zobaczyłem dokładnie, jak to śmiga. I nie wiem, co jest nagrodą, Bartek. Czy waluta premium jest nagrodą w tych misjach dziennych? No, jeden BP na przykład dostaje za jedną misję, nie? No to jeden BP... premium. No okej, okay. No to czyli... Czyli to nie jest taki zły pomysł w takim razie, bo teoretycznie możemy sobie zarabiać na nasze ulepszenia, czyli to już jest okej. Okay. To jest okej, okay, bo to jest dalej waluta premium, którą można pewnie kupić. Jeszcze tego dokładnie mówię, nie sprawdzałem, to jest takie first impressions, takie właśnie pierwsze wrażenia. Mocno. Dokładnie, ale jeżeli możemy ją zarabiać nawet wolno, ale możemy, to jest nawet okej opcja, bo no wiadomo, no pewnie z 10 kosztuje na przykład jedno ulepszenie, nie? Jedno, żeby obrażenia były większe. Także trzeba będzie grać, ale będzie można dojść do tych rzeczy grając w tę grę teoretycznie, nie? Na pewno się tylko ta gra nie znudzi, bo będą mieli ludzie dzięki temu jakieś tam pole po prostu cel. Pograć. No, będzie cel. Wiesz, odblokowywanie nowych broni, czy robienie ulepszeń po prostu za pieniądze, które się dostanie, tak, za modyfikację, za walutę w grze, także to jest naprawdę spoko opcja. Niestety, minusem myślę, że jest ta rzecz, o której też wspominałem już wcześniej wspominałem o tej rzeczy, na tej wersji beta bodajże, jak gra była, czyli to, że teraz każdy może ustalić własnego skina, ale niestety nie zablokowali opcji zmiany kolorów tych skinów. Czyli jak ja mam Silent Assassina, ktoś ma jakiegoś innego skina, tak mamy często sytuację, jak widzieliście zresztą przed chwilą na respie, stojąc u drużyny z jakiegoś innego koloru, bodajże czerwonego, goście mają skiny koloru niebieskiego. Będąc w drużynie czerwonej, ja na taki mindfuck miałem dosyć mocny, jak pierwszy raz uruchomiłem tę grę, bo teraz mam, można powiedzieć, drugie uruchomienie tej gry w tym momencie. Ja się zastanawiałem naprawdę, o co chodzi. Czy ja strzelam do swojego, czy jak to teraz działa? Na szczęście jest coś takiego jak taki niebieski znacznik, że to jest twój, aczkolwiek no, czasem go nie widać tak z daleka. Jasne. Masz problem. Ale się wbiłem z tą anakondą, kurde, na gościa od pleców. Lecę, tu lecę z MG42 Legii. Witam ponownie. Bartek. A ja lecę z MTW. Bartek, puść jak witam ponownie. No Bartek typowo. No chłopaki tu już poulepszały bronię. Ja tak jak powiedziałem, jedno ulepszenie tylko wrzuciłem na Krajtaku, na te tam wszystkie rzeczy. Póki co, karabiny jakoś działają chyba lepiej. Przynajmniej tak to wygląda. Karabinem w sensie łatwiej jest zabić. Może to zależy mocno od tej mapy akuratnie, która właśnie stawia na to, że walczymy tutaj na blisko. Może nie. Trudno też wyczuć, jak zabijać osoby tak naprawdę, ile ammo nam będzie potrzebne, bo to już zależy mocno właśnie od tego, jaki ktoś ma ekwipunek. I jak widzicie, czasem ja zdejmuję kogoś bardzo szybko, zabijam, a czasem jest tak, że ładuję z gościem, stoimy obok siebie, ładujemy się po kaskach, ale że ja mam dosyć sporo opancerzenia i on ma dosyć sporo opancerzenia, no to chwilę zajmuje nam zabicie się. Także no to jest rzecz, którą my musimy ogarnąć, no bronie pewnie też po części słabsze. No ale ten pancerz, wiesz, jak sobie ubierzesz, to naprawdę, żeby zabić jedną postać, to już trzeba się przyłożyć. Przybliżanie w tym momencie trzeba trzymać, oczywiście. Nie pamiętam, jak to wcześniej było. Nie, można też ustawić na to, że klikasz i masz przybliżenie. Można? No i git, no i spoko, jeżeli dali taką opcję, bardzo dobrze. Jestem z tego zadowolony w takim razie. Aczkolwiek jeszcze tu była jakaś opcja. A, że bardzo, bardzo się opłaca tutaj celować w tej grze jednak. Widzicie, jak leci, jaki
recoil jest po prostu, jest mocno zależny od tego, czy sobie mierzymy, czy nie bardzo. Dobra. Wezmę wam specjalnie jeszcze snajperkę, żeby pokazać. M700 bez ulepszeń. W ogóle na strzała bardzo trudno jest zabić kogokolwiek z M700 w tym momencie. Właśnie bardzo trudno jest teraz znaleźć kogokolwiek, kogo się na jednego strzała zdejmie. Chyba, że naprawdę trzeba byłoby mieć ulepszone coś. Kujdy, batka mi zdjęli. A! Nubek. Dobra, zdjąłem gościa na strzał, ale wziąłem NTW, także no to jest armata. Ale patrzcie, jak wolno się z tym biega. Armata! Antek jak wyrwał. Tylko na przykład ja sobie wyciągam na kondę, więc na kondą, przyłączam na NTW i strzał w plecy. O, nie zabiłem na strzała teraz z tego. Ale w łeb nie przypakowałem. Tutaj balą. Dobra, Antek znowu wyrwał. No. To jest tak, jakbyście zmieniali cały magazynek po prostu strzelając z tego. Ej, uwielbiam. Nowy blokiet, ale ludzie dalej z RPG-a chodzą i walą, nie? Tak. Jezus, to jest piękne. Już to fuck, ja nawet nie wiem, czy go trafiłem. Są lagi. To jest minus. Są lagi, po pierwsze serwerowe, związane z pingiem. Po drugie, niestety mocno często są jakieś takie straty FPS-ów. I nie wiem, czy to zależy od tego, jak gra jest zoptymalizowana, albo właśnie bardziej jak nie jest zoptymalizowana dokładnie w tym momencie. Bo no myślę, że komputer mam dosyć mocny, więc myślę, że to nie jest wina mojego idealny, słabego komputera, nie? Specjalnie sobie układałeś na blockade. Dokładnie, do blockade'a. Teraz tak, kolejna rzecz. Czy wiecie może, jak wychylać się takie QE, można powiedzieć, pubgowe? Jak to robić w blockade'zie? Bo widzę, że tutaj ludzie skaczą, robią to QE. W sensie odwracają się stojąc, w sensie tak wiecie, wychylają się jakby zza przeszkody. A jak to zrobić? No nie mam bladego pojęcia. Ja tylko zauważyłem, że ludzie tak robią do tej pory, to jest niezniszczalne chyba, jo? No, dałoby się taka informacja, więc... Fajnie się katanką bije, to mi się podoba. Katanka fajnie wygląda, lepiej. Leza! Teraz na kontrolu chyba nie można już skakać. Leza, jak tam się umierało? Mam wrażenie, ej, chłopaki, możecie skakać na kontrolu, czy tak nie bardzo? Nie. Ja na spacji mogę. No właśnie. No... A na kontrolu... Chodziło o to, że jak kucasz, to w tym momencie, żebyś skakał. Aha, no to... Tak w CS-ie tak się robi na przykład, nie? Że kucasz i skaczesz, bo tak teoretycznie wyżej możesz sobie skoczyć. O, ninja jak wyrwał w łeb! Ale to jest blokej, a nie ten CS. Halo. I kolejny wyrwał. No powiem tak. mocne gówno. MG42. Gość mnie już czwarty raz walnął, ale patrzcie na to, czy on ma ulepszoną w tym momencie tę broń, bo naprawdę szybciutko sprzedał mi dipsy na zabicie, nie? Czy po prostu MG42 w tym momencie jest takie mocne? Czy po prostu, nie wiem, no właśnie jeszcze nie wyczułem kompletnie tego, czy ludzie mają mocne bronie, czy któraś jest taka naprawdę skuteczna, bo też są sytuacje, gdzie ktoś do mnie strzela, nie? Pojawia mi się ten cały taki obrys na czerwono dookoła, takie obramowanie, ale a ja patrzę... Ale gościu żyje, dokładnie, wiem o co chodzi. Nie, a ja patrzę, dopiero 6 HP straciłem. Na przykład, nie? Na takiej zasadzie, no. że gość mnie obija, ja myślę sobie, co się dzieje, ja ginę chyba, nie? A to? No nie. 6 HP straciłem, o, macie, gość niebieski, a kurde, czerwony tak naprawdę, wewnątrz. To jest takie trochę, wewnątrz jest czerwony. Ale wyrwał. Wyrwał łeb, a ja teraz wyrwałem od boku. No to NTW jest mocne, no jednak w większości jednostrzałowe, aczkolwiek... No właśnie, widzicie, jak się z tego strzela. Bardzo uważnie trzeba patrzeć się dookoła i mieć osłonę jakąkolwiek, bo bez tego też jesteście wy odsłonięci po prostu i dostajecie zaraz strzała. Pałem, halo policja. Piją mnie. Wow, dostałeś, Bartek, nieprawdopodobne. Hogaty Campi. Halo, w końcu za Hogaty Fuck. Campi. Jak to możliwe, że ja kampię? No NTW mam, no to co mam robić? No właśnie z tym, to jest broń, z którą trzeba będzie kampić. Tutaj będzie już inna gra. Wcześniej mogłem skakać z tym NTW, nie? Sobie, wiesz, skaczę, pyk, wchodzę na jakieś drzewo wysokie, na cokolwiek i sobie tam strzelam z tego NTW. No teraz to... Tak łatwo nie ma. Tak, teraz to już trzeba chodzić z tym dosłownie. Ale powiem ci, że teraz ten nowy blokiem ma taki swój urok. Dzięki temu może troszeczkę będzie trudniejszy, fak, bardziej taki wymagający. Tak, a z drugiej mnie sprzątną, nie ten na blisko nawet. Ten TW będzie mega trudne. Bez skitu. Mi się już ammo kończy ten TW. No to bardzo szybko się kończy ammo.
Nie, ten jest trudniejszy blockade, zdecydowanie. Tamten był mega arcade'owy, no. Ten już taki nie jest. I czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, zobaczymy. Trzeba będzie stwierdzić... no właśnie, bo to są już gusta guściki. Mi się z jednej strony podoba, bo naprawdę ładnie wygląda. Fajnie to wygląda, to nie wygląda źle. Fajnie się też gra. Ale jednak jest to coś innego niż ta wersja wcześniejsza i to nie ma co ukrywać akurat, nie? I teraz tylko pytanie, kiedy zrobią z tą grą na tyle porządku, żeby po prostu płynniej i przyjemniej grało się tak, jak to następnym global update'cie. Jak to sobie wymyślili, nie? Właśnie teraz. Dobra, pyk w łebek. No oprócz tego, że jest desynchronizacja, łebek. Jeżeli chodzi o obrażenia, no, się łapie. Desync jest. No to się pograć gość trochę. Nie grał. Antek przyszedł mnie tutaj śmignąć, no jak to Antek? Do końca, musimy do końca zrobić. Żółci, gdzie są żółci? Antek, niech żółci zdobywają te 1500, bo ja chcę zobaczyć końcówkę gry. Ja chcę endgame zobaczyć. O, z Anakondy widzieliście, jak to wygląda. Gość ma jakiś laser. Tak, to może być laser. Światełka. Ale gość tym laserem tak świecił, że normalnie nie wiedziałem, czy on do mnie, czy do kogoś innego. W ogóle tutaj goście się strzelają z dwóch tych. Jedni stoją po jednej stronie, drudzy po drugiej i po prostu się naparzają. A, ktoś u nas na respie? Na pierdzielonym... Nie, po prawej stronie. Z respa teraz nie wyjdziemy. Ale zabity. Tylko szkoda, że jestem po drugiej stronie od was, a nie gdzieś koło was. Kurde, muszę do tego... Ja muszę sensa zmienić zdecydowanie, bo miałem za wolnego sensa w większości. Ja też musiałem. W większości. Tak, teraz chyba takiego mam dobrego, ale na celowniku mam za mało i to jest to przede wszystkim, co trzeba też ogarnąć, żeby mieć, czerpać większą po prostu przyjemność z rozgrywki. No gin! Gość do mnie z bliska strzela, nie zabił mnie. Okej, okay, się odwróciłem do niego, śmignąłem go. Tak pięknie, no, to ajnie. Ta. Poleczę się, oczywiście mamy więcej rzeczy do leczenia się aktualnie. Ten naprawdę... Rzeczy, których mamy tutaj do takich użytkowych, no została ich liczba zwiększona zdecydowanie. Tych rzeczy do leczenia, do odnawiania amunicji, mówię, taki BF-ik trochę, nie? Jeżeli o to chodzi. Troszeczkę bardziej uboższy, ale spoko. No BF-ik. Taki dla prydaków, muszę powiedzieć. Jezus Maria. No. O, gość się wychylił, teraz mnie chyba na czapę zdjął z M700, ale gość ma niby pół gwiazdki tylko na tym. I pytanie brzmi, jak on to zrobił, czy po prostu szybkim pikiem jakimś? No ale pół gwiazdki ma, a pół gwiazdki chyba oznacza, że gość nie ma tego ulepszonego, nie? Ja mam pół gwiazdki i mam na przykład na trzy krateczki damage'u. Ta? To nie wiem, jak to gwiazdki. Podobnie wiesz, o co chodzi. Jak zginiecie, dostajecie gwiazdkę, widzicie. Oj, koniec. I mamy coś takiego, maximum X, maximum kills, maximum assist. Osoby, które miały nawet też jak w BF-ie trochę. Mamy ten pokazany poziom. I jak to mniej więcej wygląda. Dobra, panowie, disconnect, bo chciałbym jeszcze pokazać ludziom właśnie, jak to wygląda w menu. Oczywiście wygląda to, no, tak jak mówiłem, prawie identycznie jak w wersji tej, co się wydarzyło. Powiem tak, teraz jak kupujecie sobie, bo teraz akurat mam VIP-a i widzę, jak ten VIP wygląda. A, odpaliłeś używa... VIP-a? Tak, i on się nie zużywa tak, że na przykład masz na swoje godziny, to... Tylko on... jak grasz w grę, tak, to jak się te godziny zużywają. No i to w takim razie jest bardzo fajne. Zaraz wam pokażę zresztą, jak to wygląda, gdzie to można kupić. I tak jak mówiłem, ustalacie sobie w zakładce charakter, ustawiacie sobie własne postacie, tutaj ustawiacie broń. Ale nie! Trzeba kupić za walutę te bronie! No, czy jednak nie tylko za poziom odblokowane one są. No to jeżeli Bartek robi teraz, o ta, a jak mówiłem o tym, że nie trzeba, to Bartek nie słuchałem cię, cicho tam, słuchałem cię. Czyli nie, czyli to gorzej wygląda w takim razie, bo trzeba będzie dwukrotnie płacić. To co, to jest podwójny pay to win? Chyba, że właśnie z tego względu, że za misję dostajemy pieniądze. No tak, ale przecież do 99 na L96A... Ile byśmy musieli zrobić? Czekajcie. Gdzie są te misje? Combat Missions. Tak. Widzę te misje. Za każdą jeden, czyli dostajemy powiedzmy 3 dziennie. Jeszcze mamy jakiś system skrzynek. 3 dziennie to byśmy musieli naprawdę sporo pograć, żeby odblokować jakąś jedną broń. Bez modyfikacji. Trochę słabo, jeżeli tak, tylko... Możemy tu kliknąć w ogóle? Tak, możemy może kupić. Będzie, aha, te końce też nie są chyba jakieś drogie. Z tego co widzę. 80 plus 20, czy to jest 80 i 20, tak by doszło więcej? A, że... Nie, tu jest chyba
100 coinsów za dolara. To chyba nie są, nie, te coinsy nie będą drogie, już widzę. Bo na maksymalnie możemy dostać 4000 coinsów i plus jeszcze dodatkowe 4 za 50 dolarów. To jest 200 zł za 8000 coinsów. Za 8000 coinsów chyba już byśmy wszystko wykupili. To te coinsy nie są drogie, przynajmniej o tyle. Także pół dolara, 10 tych za 8 coinsów, to no to jeszcze jest okej, okay, że te coinsy nie są aż tak drogie. Ale w dalszym ciągu, No halo, twórcy muszą... otworzę jeszcze prezent, bo widzę, że mamy jeszcze trochę czasu, także otworzę prezent, który się dostało na wejście do gry. Może tutaj wyszły jakieś rzeczy jeszcze. Global Update Release Gift, Reliase Gift. Otwórzmy, 75 coinsów, 20 nade'ów takich, 20 pilsów, 20 granatów tego typu, 20 flashbangów, konto VIP na 2 godziny, 20 szmelów, 20 RPG-ów, 20 tych większych wyrzutni, coś takiego, i 20 jeszcze innych granatów. Okej, okay, dobra, 75 kolejnej waluty. No i mamy skrzynki za level. Jak one wyglądają? Mamy skrzynki czerwone, które dostajemy na parzystych poziomach? Nie, tu dostaliśmy takie same, to nie wiem od czego to zależy. I skrzynki mniej czerwone. No i teraz tak, otwórzmy sobie za drugi poziom skrzynkę. Co ja dostanę za to? Może broń? Może coś takiego, za chwilę zobaczymy. A, tutaj też są ta waluta premium, czyli to jest taka waluta w połowie premium? A poje za level i za wyżywanie misji. Tak, premium, chyba. To są po prostu końce, które mi się opyłuje w grze i tyle, bo tak samo na każdą broń zdobywasz te zębatki. No tak, tylko że właśnie to zębatki zdobywasz. Ale nie waluta premium. Waluta właśnie gold to jest waluta jako ta premium, tylko możesz ją jeszcze zdobyć w inny sposób, nie? Czy to ze skrzynek, czy z misji, ale możesz ją kupić. No to jest na pewno waluta premium. Walutą, którą my możemy zarobić grając w grę, po prostu grając, nie? W grę, nie że dostajemy golda za zrobienie czegoś, to jest, to są te zębatki, które odblokować możemy właśnie za granie, chyba za zabijanie, dalej mówię chyba, na odpowiednich broniach, także w ten sposób chyba to śmiga. No dobra, czyli tak, czyli z tych skrzynek idzie, tak, z tych skrzynek idzie trochę pieniążków, widzę, wyciągnąć, dlatego właśnie Cezar miał chyba więcej golda, bo o, waluta premium właśnie, tutaj też szmele, jakaś broń wyszła nawet, coś w stylu shotguna i pistolet jakiś, 2 godziny VIP-a kolejne zostały dodane. O, okej, okay, no dobra, czyli z tych skrzynek, dobra, te skrzynki jeszcze pootwieramy następnym razem, a na dzisiaj myślę, że to było tyle, jeszcze wam pokażę tutaj tę zakładkę charakter w sumie i klan. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz wpaść na kanały do chłopaków, do Cezara oraz Bartka, które w opisie pod filmem będą udostępnione. Tak jak mówiłem tutaj w tym sklepie ogólnie, żeby kupować cokolwiek, teraz mi się to jak widać zacięło, czyli trzeba będzie pewnie wyjść z gry i wejść z powrotem, tak jak to było niestety na tej wersji beta. To było to sam, to był ten sam problem na wersji beta. Czyli tak średnio do tego podeszli, ale no tutaj trzeba też będzie tą walutą premium płacić. Także pół premium, pół nie premium, jak chcemy coś więcej, podstawę mamy, podstawą możemy grać, te podstawowe waluty premium możemy dostawać, ale jak chcemy coś więcej, to chyba trzeba będzie jednak dokupić. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie, cześć. Cześć.